Dalej procedujemy projektu uchwał w dwóch czytaniach. Wyłączenie i likwidacja poprzez wygaszanie niektórych techników uzupełniających dla dorosłych w Krakowie wchodzących w skład zespołów szkół. Bardzo proszę pani dyrektor Korfel-Jasińska. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, tak jak wcześniej powiedziałam, wynika to ze zmiany ustawy o systemie oświaty, która miała miejsce w sierpniu 2011. Te zmiany są rozłożone na lata. Likwidacja techników uzupełniających ma nastąpić od 1 września tego roku i tak jak mówię, wynika wprost z ustawy o systemie oświaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy pozytywną opinię Komisji Edukacji. Czy jeszcze są opinie innych komisji? Nie widzę. Opinia prezydenta nie ma. Stanowiska klubów radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Szanowni Państwo, druk 1211. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 16 kwietnia, godzina 15 i ostateczny termin zgłoszenia poprawek na dzień 18 kwietnia, godzina 15.